Tak, herat, drabskie świetniczki. Jak pewnie zorientowaliście się w poprzednim filmiku, nie powinno mi tutaj być. Ja jednak bardzo chciałem wam to miejsce pokazać. Dlatego zrobiłem coś, czego robić nie powinienem i wszedłem tutaj. Mam nadzieję, że mi to odpuścicie. No, piękne miejsce w listopadzie i w grudniu. Niestety dla turystów zamknięte. Był to mój cel na dzisiaj. Dlatego zdecydowałem się, że jednak no, wejdę tu i wam to miejsce pokażę. Stawiłem na dole plecak ze sprzętem. Ze sobą mam tylko to, co najważniejsze. No, mam głęboką nadzieję, że o tej porze roku nikt tu nie przyjdzie, a jeżeli już, nic sobie nie przywłaszczy. Czeski raj, moi drodzy. I drabskie świetniczki. Pozostałości zamku. Jak widać, piaskowiec wietrzeje z roku na rok. Jest go coraz mniej. Szkoda. Historia nam po prostu znika w oczach, ale będzie na pewno na wielu zdjęciach, jak i na moich, tak i na wielu zdjęciach turystów. Pięknie to musiało wyglądać w czasach świetności. Zamknięte przejście. Chodźmy. Co jest tutaj ciekawego? Aha. Już nawet i wymywa deszcz tą skałę. Dlatego częściowo tutaj wszystko jest pozamykane. W oddali mnichowo chraliście. Tam byłem jeszcze dzisiaj, stamtąd wracam. Troszkę tego parkouru. Brakuje tutaj poręczy, dlatego miejsce było zamknięte. Trzeba być ostrożny. Także skały są ślizgie. Ja jestem ciekaw, czy
Albo mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie ścigał po udostępnieniu tego wideo. Niebezpiecznie. Ślizgo i stromo. Trzymam kamerkę w ręku. Gdyby mi tak wypadła, to by była nieoceniona strata. Ostrożnie schodzę. Inaczej się nie obejdzie. Hrad drabskie świetniczki, moi drodzy. Na profilu nesworny trek. Nie chcę tutaj być zbyt długo, dlatego że na dole mam rzeczy. Wszystko zrobić potrzeba je szybko i sprawnie, ale właśnie tak to będzie. Tu jest tyle schodków i przejść, że wracając mam obawy, że się tutaj zgubię. O, widać prace renowacyjne. Kiedy to byłem jakiś czas temu, nie było na przykład tych krat zamkniętych kłódką. Był tutaj dostęp. No, prawdopodobnie działania pseudoturystów spowodowały, iż hrad jest zamykany na zimę, a podczas sezonu pewnie są tu ludzie, którzy odpowiadają za pilnowanie hradu. Muszę powiedzieć, że rozumiem, że hrad jest zamykany i pilnowany, dlatego że wśród nas turystów nie brakuje wandali. Niestety nie wszyscy jesteśmy słuszni, dobrzy. W każdej grupie, nawet i w naszej grupie turystycznej, znajdzie się czarnowca, dlatego takie działania są potrzebne. Przypominam, nie wybierajcie się na drabskie świetniczki w listopadzie i w grudniu. W tym czasie ten hrad jest zamknięty. Ja wszedłem tutaj specjalnie po to,
aby wam Herat pokazać. Jest naprawdę interesujący, piękny stąd widok na czeski raj, okolice Mnichowa. Okolice Mnichowa chroni się. A co? Nie pamiętam, czy byłem tu. Jeżeli nie, nie szkodzi. Wchodzę jeszcze raz. Aj, chyba tutaj byłem. Wyłączę za chwilę kamerkę, abym mógł zrobić dla was kilka zdjęć. Sprawdzę, czy nikt mi się tutaj nie kręci. Potrzebuję, aby sprzęt został tam, gdzie jest. Okay. Przeszedłem przez barierkę. Nie próbujcie robić tego w domu. Ja przypomnę, w tamtym miejscu organizowałem sobie kiedyś nocleg. Szedłem tutaj w darze w październiku, jakieś 3 lata temu, ale zmarzłem w nocy okropnie. Ostatni rzut oka na pozostałości Hradu Świetniczki. Chowam kamerkę, wyciągam telefon, zrobię kilka zdjęć.